Dobra, ludzie, z tej strony Beseker. To jest po raz kolejny Darksiders 2. I jak pamiętacie, ostatnio Golem nas przerzucił bardzo daleko od tej oto skrzynki, na którą bardzo liczyłem. I mam nadzieję, że jest coś w niej ciekawego. Widzę, że jest bullshit, bo jest jakiś młot. A ja przecież odszantowałem sobie nowe pazury. Enchantowałem? Czy to jest właściwe wyrażenie co do tego, co... Nie, raczej opętałem. O, to się przyda. Opętałem nowy ostrze. Jeśli przeniesie się to, ale tak. No, no wiem, wszystko już zebrałem z tego pomieszczenia, więc raczej to mi się nie przyda. W końcu mogę już oddać quest do. I restored your forge and brought life to stone. But am I any closer to the tree? Tell me now, old one, or you may never get the chance. I hear the foundry is dangerous. As is the tree, horseman, and the entire forest. That is why you must awaken the guardian. But have you asked yourself why you seek the tree? The tree of life is where I will find my brother's absolution. The tree of life is a gateway. From it, one may travel to places undreamed of, whether a world of oceans and forests, or ice, or endless night. The tree exists there. It may appear different, yet it is the same tree and its roots connect all the realms. The tree of life is not where journeys end, but where they begin. Aha, czyli po prostu teraz się dowiaduję, że tak naprawdę ja nie kończę swojej podróży przy dostaniu się do drzewa, tylko pójdę jeszcze dalej. No w sumie się domyśliłem po tym, ja już od razu po tym, jak powiedzi było napisane przecież o szlak, nie mogę ten. Nie. Tego, po tym jak mi ten mój trener walki mówił, że muszę zdoby wyrusz ten, że muszę zabić jeszcze jego przeciwników, którzy są w innych terenach. Więc wtedy po prostu, jak już w końcu dostanę się do drzewa, to będę mógł. O, teraz mogę oddać te przedmioty. Not be sorry for your trouble. This talisman will certainly help you on your quest, but I fear you will not break your destiny. No, but I believe I might bend it a little. No, możliwe jest. To by się przydało. Ale najpierw zobaczę, jakie tutaj ma panna medaliony. W sumie też muszę zobaczyć, jaki ten medalion mi dała. O, co to jest? Jeden z twórców, znany też pod pseudonimem Szalony Kowal, wykonał ten talizman z broni i pancerza wojowników, którzy polegli na równinach umarłych. Pomrok, gdyż tak nadano mu nazwę, stworzony zostałby gromadzić strzępy mrocznej energii, jaką wydziela otchłań. Talizman ten pozwala, powoduje, że każdy udany atak gromadzi w używanej broni energię. Energię żniwiarza. Szczerze mówiąc, jakoś wolę przetestować to w praktyce, niż czytać tam definicję tego. Pójdę sobie teraz do kuźni, spróbuję coś zakupić. O, młody. A ty co tutaj? Odwalasz? I don't know, I'm just a pup. Ja nic nie wiem, ja jestem tylko młodziakiem. Dobrze wiesz przynajmniej, że jesteś nim. Oh, browse around. We have new items. Nowe itemy macie, mówisz.
Obrażenia od ognia. Tego, to mi się bardziej podoba, to mi się bardziej uśmiecha, szczerze mówiąc. Szansa, energia, egzekucja. Chyba sobie wezmę te kosy. Tak. Będzie dobry ten. O, miecze mam. To są jakieś kiczki. Cienie. Ten jest za 33. To już mam jakieś lepsze buty. Musiałbym sobie też kupić. Ale wezmę sobie tylko te kosy. W sumie mi się wydaje, że chyba bardziej mi się przydadzą kosy nowe. Bo dawno nie wymieniałem. W sumie też nie wiem, czy źle, czasami nie zrobiłem źle i nie wziąłem tego. I zobaczyłem, co tam u Wulgryna. Ale w sumie ile mam tych? Musiałbym kupić sobie dwa medykale u pani od talizmanów. Biedny staruszek. Cały świat się jego wali. Jakaś zaraza, coś tam maltretuje wszystko, co egzystuje w tym świecie. I niestety. Dobra. Chciałbym prosić o dwa itemy do leczenia. Dziękuję. I od razu polecę już do odlewni. W sumie też mógłbym polecieć i przeszukać planszę w celu znalezienia części tego wielkiego tego. A w sumie zrobimy taką tour wokół plansz. Najlepiej, żeby znaleźć wszystkie części tego golema, o które nas prosił, żebyśmy mu znaleźli. Bo nadal chyba brakuje mu obu nóg i jednej ręki. A byłoby miło z naszej strony, gdybyśmy mu pomogli jednak. Tak mi się wydaje przynajmniej, że byłby wdzięczny. W sumie tutaj też musiałbym ten. A jak już jestem przy okazji tutaj, to też zobaczę, co tam, ile Wolgryn potrzebuje tych wszystkich tych, żeby dostać, dał mi jakieś tę skrzynkę z przedmiotami. 50 tysięcy i 20 tych. Ho. No, no. Cenisz się, skurczysynu. To mi się nie przyda. Medaliony też mi się jakoś nie przydają. No, ale to tam. Spróbuję zebrać sobie kolejne 50 tysięcy, to coś tam od niego kupię. Może dostanę we skrzynce jakąś porządną broń, pancerz albo coś w tym stylu. Żeby móc ją później sobie upgrade'ować. Albo ulepszać, jak to tam było opisane w opcjach. Tutaj coś jest. Takich zaułek i tyle. Dobra. Muszę znaleźć skały, które nie pasują do wszystkich innych. Tak to można nazwać. Bo to są części golema. O. Kamyczek. W sumie też wybiorę się do tego gościa. Bo nie jest powiedziane, czy później się coś będzie działo, czy nie. O, i czy faktycznie teraz jak zabiję przeciwnika, to dostaję. Duszę tych, co dodają życie. Tutaj raczej nic nie ma. 335, ładnie. Czy to już jest kolejna część jego? Chyba tak. O, tutaj jeszcze coś jest. To też sobie odwiedzę. Jego noga! Hopsa, hopsa! To było piękne. Wow! A te też nieźle dają popalić.
Tutaj gdzieś jest ten kamyk. O. Kamień wiedzy tajemnej. Muszę się później dowiedzieć, jak to działa. No w sumie też odwiedzę mojego tego kamiennego znajomego. Co to się musi żywić innymi kamieniami, żeby móc żyć. Dobra, to mamy prawą rękę i lewą nogę chyba. Czy prawą nogę? Nie wiem. Nie wiem, nie spojrzałem. Powiem szczerze, wtedy jak się zaliczyło tę część, to po prostu nie spojrzałem na to. To mi wygląda za szaro, to nie wygląda mi na część jego. Tutaj jest woda, tutaj jest studnia, po której mogę wskoczyć. Mogę. Nie wiem nawet, nie pamiętam nawet, czy tutaj czasami nie byłem. Powiem szczerze. Bo może też i tak być. Już tutaj byłem, tylko... A nie, nie byłem. Bo jest i skrzynka. Czyżbym... Tak. Jakiś medalion. Szanse na MTK. Dobrze, a może jakieś takie rozwinięcie? Dobra, kamień serca, kamień siły, trzeci. O, jeszcze medalion, jak miło. Raczej nie medalion, tylko moneta tego całego legionu, czy z czego to tam jest. Co Volgrin tak bardzo chce mieć dla siebie. Plus nie zapomnijmy o księdze tych umarłych. O, z jednego, za jeden item dostaje życie, a za drugi item, ten, raczej za jedną broń dostaje życie, a za drugą dostaje gniew, czy... O, co, kolejny ma ten kamieniek. Pełno dostaje, znajduje tych niebieskich, a tych czerwonych bardzo mało. Nie wiem, czy to dobrze, że tak ten, czy po prostu... Dużo z nich ominąłem. Warto było jednak wydać te 59 tysięcy na tą kosę nową. A raczej za szybko się z nią nie rozstanę. Tak mi się wydaje. Dobra, potem muszę polecieć. Ok. No słychać kolejną tą. Słychać kolejny kamień. Aaa, co ja zrobiłem? Zamiast polecieć do góry, to ten. Skoczny. Gdzie to jest? Bo słyszę, ale nie widzę. Już 12 z 34. Dobra. Na koń! Jedziemy dalej. Nadal w ogóle zastanawiam się nad takim faktem, jak to jest możliwe, że ten wielki golem został tak rozczłonkowany ewidentnie. Tu ręka, tam noga, tam druga noga. I tam ręka znowu. Oj, chyba trafiłem do tego, do miejsca, gdzie nie powinienem tak szybko trafić. Czyli jednak na razie było tylko jedna, znalazłem jedną część. Jego rękę i jego nogę znalazłem. Czyli
po jednej z ważniejszych części ciała. No ważnych części ciała już znalazłem. Tylko raczej nie wydaje mi się, żeby był zadowolony z tego, żeby hopsał na jednej nodze i ten mieć jedną rękę. Bardziej jego celem byłoby, żeby mieć jedne i drugie części ze sobą. Nie, w sumie teraz nawet nie pamiętam, czy tu tędy? Chyba tędy. Jest. Another part of his body. I tutaj na pewno nie powinienem być pod względem takim, że na pewno nie ruszę nigdzie. To jest już jego druga ręka, jeszcze została noga. Która gdzieś niedaleko musi być. Albo jest gdzieś ukryta. Plus nie zapomnijmy o fakcie, że no tutaj raczej nie będę mógł się nigdzie dostać, bo mam tutaj takie te kółko. Co stawiam łączy się z jakimś hakiem czy czymś ten descent. Nie wiem, hakiem, jakąś rękawicą, która będzie mi łapać z tym, albo nie wiem sam z czym. Więc tutaj już załatwiłem te sprawy. Wszystkie znalazłem. Znalazłem dwie z czterech części jego ciała. Teraz muszę iść w przeciwną stronę. Czyli zaraz obok oka. Tego. Raczej nie zaraz obok oka, tylko w sumie jakbym jechał do tego gościa właśnie. Ale też nie wiem, jak długo mi będzie szukanie tych części zajmie, więc raczej chyba utnę w tym momencie i będę kontynuował wtedy, jak już znajdę kolejną część. Okej, dostałem się tutaj. To jest oczywiście ścieżka cieni, raczej wąwóz cieni, gdzie możemy spotkać naszego tutaj kolegę, Żarłoka, który prosi nas o... Czyli, a jak zrobię takie coś? Sprzedaj. Tak. Magia. Okej. Czyli chyba muszę mieszać te dwa kolory i chyba trzeci też. Teraz zrobię to, co mi da. Szansę na MTK. Tak. Tak, tak. Znowu szansa na MTK. Czyli muszę... Szansa na MTK. Czyli mogę dodać sobie magię teraz. 5 punktów. Albo zostawić ją na później i po prostu wymieszać z czerwonymi. Bo dwa czerwone i jeden niebieski. Nie wiem, jak działa. I same czerwone. Ale to zobaczymy najwyżej przy tym, jak znajdę sobie odpowiednią ilość tego. Bo tutaj widzę, że będzie dużo kombinacji z takimi tymi właśnie rzeczami. Oj. Dobra. To lecimy dalej znaleźć ostatnią część giganta, który jest po drugiej stronie naszej rzeczki. Może też tak być, że jeszcze nawet nie spotkałem tej części. Ale to zobaczymy. Jak już w końcu, jak będę pewien. Dobra, jedziemy dalej. No i proszę, znaleźliśmy ostatnią część naszego rozczłonkowanego giganta. Co ironicznie, ostatnia część, czyli jego prawa noga, tak myślę,
była ukryta zaraz obok jego leża, a raczej jego miejsca pobytu. Ponieważ tak jak widzicie, to jest kamienie i zaraz obok jest rzeczka, która jest, po której drugiej stronie jest nasz właśnie rozczłonkowany gigant. Zobaczę, co mi powie po tym, jak znalazłem jego wszystkie części. Może już jest poskładany do kupy. Poskładany do kupy. Ale widzę, że są jego części. Wszystkie. Obie ręce, obie nogi. Tylko pytanie brzmi teraz, czy... No, interakcja, panie. Raz godzi śmierć. To mówi sam śmierć. No, wychodzi na to, że się połączył na nowo. Pan Kamyk. No i jak się czujesz? My stone is whole once more. Thank you. Jej. Fleshling. Co, ziew i tyle? Może ma coś za sobą, nie wiem. Jakieś miecze, coś. Kosy nowe. No chyba, że teraz cały czas będzie ziewał. Serio? Dobra, to może spróbuję przyjść później. Fajnie. Ale jeszcze zobaczę w sumie, jakie tutaj znajdź i zgładź. Odsunę sobie. Nie mogę. Znajdź i zgładź tutaj gdzieś. To jest chyba gdzieś jest ukryty we w tej całej bazie. Nie bazie. Przy tej całej... A co to to jest? Wróć do... Aha, to... Gdzie się cofnąłem z miejsca, gdzie ten... Gdzie był... No, co był? Aha, gdzie znalazłem tą skrzynkę na samym początku. Znajdź króla... Nie, znajdź króla tam. Też pewnie gdzieś jest ukryty księga umarłych, kamienie serca. No nic, zostaje mi tylko serce góry. Czyli szybki travel. I wio. Następnym razem najwyżej przejdę się do tego giganta. Może mi coś da. Ale teraz już chyba... Nie wiem, jeszcze chwilę spróbuję, dojdę do następnej lokacji i wtedy już zakończę kolejny odcinek z Darksiders 2. No, teraz musimy przejść przez tą kuźnię ich. Kuźnia twórców. Jej. Mistyczna kuźnia. Z jednej strony woda, z drugiej strony ten. Raczej nie... Nie był mądrym pomysłem wyskoczyć to. Serio? Nawet w takim miejscu te kamienie są? Dobrze wiedzieć. A muszę pamiętać, żeby zebrać dwa czerwone, a nie jeden czerwony i... O, jest strażnik. Jeden. A drugi? Czyli muszę teraz z nim pogadać. On mnie przeniesie na drugą stronę. No potem raczej będzie w powrót, tak myślę przynajmniej. Dobra. Stróże, powiedz mi trochę o stróżach. In my dreams, I felt many of my brothers, but only one still called. Oron, a warden most ancient. His soul still haunts me. Już go naprawiłem. Stone is lost. Oron was home
from rock first laid by the Stone Father. He knows forgotten songs that can help heal our realm. Thank you for restoring him, Osman. No nie ma problemu. Powiedz jeszcze trochę o odlewni i potem będziemy mogli ruszyć i zakończyć ten odcinek. Doesn't look so holy from here. The darkness has spared little in our realm. But the foundry is a place of magic. It is strong. And with your help, we will claim it once more. Either. You heard the warden. It's not safe to go alone. You need my help. Miło. Czyli moim towarzyszem w boju będzie też młodziak. Strażnik śpiewając zrobił most. No i proszę ja bardzo. Mamy dojście do odlewni. Nice. No w sumie w poprzedniej części to sam śpiew jednego ze strażników spowodował, że wojna przeszła do świata cieni i mógł tam walczyć z przeciwnikami i widzieć ich pieczęci, które blokowały strażników. Więc czemu by tutaj teraz nie władować faktu takiego, że oni mogą tak dobrze śpiewać, że przywracają mosty kamienne do ich poprzedniej formy. Why not? Dobra, młoty już pokazuje, że są słabsze od moich pazurów, które są szybkie i jednocześnie bardzo mordercze. Plus tego nie zapomnijmy o fakcie, że za każdym zabiciem dają gniew, a kosy natomiast przy każdym zabiciu dają życie. Już mam 30 monet dla Wolgryna. 20 jest potrzebnych, no i 50 tysięcy, żeby dostać skrzynkę z opętanym bronią. Ale dobra, to był kolejny odcinek z Darksiders. Ja widzę się z wami w kolejnym odcinku, więc na razie i cześć.